Tu te pierze, jak się dzierało, to chłopcy przychodzili za nami. No też tak trochę. My zawsze szli o 8 godzinie na kolację. Jak my przyszli, to tak chłopcy nam pierze pochowały i kundziele się przydło, takie na kręzołkach. Te kundziele nam porozbuceły, pochowały, a my dopiero chodzili i tak my szukali, a te chłopcy się śmiały. Takie były czasy. Czasy były wesołe dla mnie. A my to było. Ale później to już no, albo na Jagody, albo na Jagody jak wychodzili, to tyśmy byli takie na początku wojny. To tu ten nasz lasek był u Państwa Juni. A był z Brogowy taki. Paszka, leśnik. Twoje te pierze, ale nie chcą się drżyć. To tak. Bo ty się... tak umiesz żyć. Te rynce ma takie śpiwne, to jak my się po spora przygnali, to tak my się umówili, gdzie syny i chłopcy. Nie, nie chcą się drzeć. Iśmy my do tego lasu na te jagody, tak, żeby no z leśnicy nie dało. Nie, to stało, to chodź za to, wcześniej odsłuchała. No to my te jagody tak rwali, a tu nad Podgajami, nad polami, bo jakby będzie leśnicy jechał, to ucieknijmy w pole w żyta, bo tak na, nad polem, nad żytami. To chłopcy się kładli na ziemię i słuchali, czy nie jedzie wóz. Bo tak mówili, że jak wóz jedzie, a się układzi na ziemię, dostali się ucho do ziemi, to zasłychać jak wóz perkoce, nie? No to te chłopcy tak się kładli, a my tak rwali te jagody. Jagód my narwali, no i później tak na poprzeczkę z jagodami my się do wsi, niedaleko od Finlandii. I co? I przyszliśmy do pierwszego domu, na podwórko dopiero my się rozchodzili i szliśmy do swojego domu z tymi jagodami. Tak było. Takie były czasy. A my te jak te owce posali, to te chłopcy tak nam dokuczały. Były takie małe psoby, wylingły się. A tak było na nich fajnie patrzyć, bo posadzone były, spróbować jeszcze nie umiały. No i posadzone były na gałęzi. No tak, jak się szło z tej strumie, to oni się wykrącali, patrzył się za nami. Z drugiej to samo. To my tam lubili, ach, no te chłopcy wzięli te sowy, chciały nam na głowach posadzić. To my uciekali. Jak my uciekali, to no, kilometr to nas gnieli. I tymi sowami łono rzucali, pozabijały te sowy łono. No i później, a teraz przyjechał nie tak dobno, no nie dobno, bo nie żyje. Gosty Janek, jak się on wojskowy był, a on ci sam dokuczał. No wie Janek, pamiętam, jak te z tymi sobami się nas bieli, ale był człowiek głupi, mówi. A takie były, że o żartuchy takie, że wygnali nos do tego opery na Łączkę, bo tam były Włochynie. A te Włochynie, to były krzoki duże, oni nie mówili nic, że tam rwimy. Ale my tak po czajku, widzimy te fartuchy, bo nie puścili no do obie, powiedzieli, no, że zostawił na leśniczkach i nie dadzą ich do domu i no, musieli my. No i narwali my im tych Włochyni, przyszli my to, a i z liściami to to łapało jadło, no ale z nimi nic nie umieli. A tego, ale takie były dobre te ludzie, te kopery takie były dobre, że mnie podały. Wlica się dzieci, wlica się, oni tak opadną. I tak było fajnie. Wesoło było, śpiewamy. A później to tak, jak już tam pomodowali, to postawili sobie taką, no zupełnie taką malczankę z drzewa. Naczyny sikieru się w zimie narubały, tak i zamknięcie było. I były z zieloni choiny. I nakrycie było i nawet ławki porobiły tam. Jak też był, to mi się tam chowali i zamknęli, już no tam nie. Ale wesoło takie było, że nawet. Te łowce to takie były, że cielęta były gorsze. Bo to cielęta i łowce, bo cielęta nie chciały z łowcami żyć. I no zita. I co? Te zita były wymięknięte, trowy były w tych zitach. Jak poleciały, no to takie my były, że nawet nie wiedzieli, gdzie oni są, bo zito było większe. To mnie to pamiętam. Dziodek Jagusny w zinie na ręce i po podanie opadło, bo to twoje ciele to tam je opaszpan. No tak, puścili mnie i chce tyndy prosto, tam będzie się zyto rusać i będzie dziedzibie ono je. A ono przysła się na zarło.
No i poszłam, wlazłam w to żyto. No co, bo spadnie z krzesła. Ale włosy tak me włosy biały, bo w ciebie jest większe. I ja nie widziałam się dobrego. Ale to tak. A jak przyszła niedziela, to znowu muzykant przyszło. Prawie im. Józi. Ja przyjechałam na Lesińska, mój wodz, jakie było grania, jakie gulanie, jakie wesoło było, to te starsze chłopy, takie dziobki się gulały, że no się pozdrowały się z tych butów, bo w takich butiskach były. Teraz może zaśpiewamy jaką piosenkę. Tak, ja tak pomyślałam, że na Godota się za dużo, to jakby to byli też... Śpiewa, drzyś to co by tak oddać? No właśnie. Trochę odpocznita, nie drzyś to. To było nagrywać i później puścić, o i by się powtórzało, nie? A widzę ty moja mamo, przed ty nowy dwór. A czy jedzie, czy nie jedzie, ty jaśnio mój, dada na tym jaśnio mój. Jedzie, jedzie twój jaśnio, ładnie ubrany. Wino jego karykunik, brzunko nogamy, gada nam brzunko nogamy. Rozsłudzę mu moja mamo, szeroko wrota, żeby jego karykunik nie tylko błota, gada nam nie tylko błota. Rozpoczynę moja mamo, dywan pod nogi, żeby mu się nie brudziły jego ostrogi, dada na jego ostrogi. Wyjedzie mu moja mamo kolor dębowy, a na stole dębowym obróz haftowy, dada na obróz haftowy. Posądzę mu na tym stole koła piecuny, idę mu noza do niego, niech ukraje, niech się najdzie, bo on od tego, dada na, bo on od tego.